Hej, hej, siemanko ekipa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na Marginesie. I jak większość z was pewnie wie, to jest gra World of Tanks, czyli przysłowiowe tanki. Zbyt wiele o tej grze nie wiem, dlatego że ja do niej zasiadłem teraz chyba czwarty raz, także za dużo wam tutaj nie powiem, nie grzeszę tutaj jakąś wielką wiedzą na ten temat, ale z racji tego, że ostatnio staram wam się pokazywać gry free to play na moim kanale, właśnie w tych odcinkach na marginesie. To stwierdziłem, że na tanki też jest tutaj miejsce na moim kanale, więc przejedziemy się takim czołgiem, spróbujemy coś wygrać, pokazać wam, jak ogólnie wygląda ta gra i cała mechanika. I o to też chodzi. Nie będę wam tutaj tłumaczył, co jest w magazynie, sklepie, tak jak tutaj zazwyczaj to robiłem, i starałem się, żeby te materiały były rzetelne, bo trzeba w to trochę pograć, żeby tutaj wszystko obczaić. Widzicie, mamy jakieś tam walutę, złoto, które się oczywiście doładowuje za realną gotówkę. Możemy wymieniać złoto i tak dalej, punkty doświadczenia. No, do końca wszystkiego tego nie ogarnąłem jeszcze. Możemy rozwijać nasze czołgi na kolejne poziomy, tak zwane tiery. To tyle, co słyszałem od znajomych. Możemy ulepszać działka, wieżyczki, radio, gąsienice, wszystko. Jest naprawdę tutaj wiele tych syndromów upgrade, jakby ktoś to nazwał. No i oczywiście World of Tanks wraz z LoLem teraz jest tutaj na czele, jeżeli chodzi o, no, e-sport, tak? Jest bardzo dużo tego i są różne turnieje właśnie World of Tanks, tak samo jak w LoL'a na Eslu na przykład. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tą grą, to oczywiście link do rejestracji macie w opisie tego filmu. Jeżeli wam się gra spodoba, to serdecznie zapraszam. Być może możecie mnie znaleźć, jeżeli da się to jakoś zapraszać do znajomych. Ja jeszcze tego nie... A, kontakty tutaj macie chyba. To możecie mnie śmiało zapraszać, właśnie mam taki nick Mister z otokami, jak to zazwyczaj bywa. Możecie mnie śmiało zapraszać, chętnie jak będę online, to postaram się do kogoś tam dołączyć, bo zawsze lepiej grać z kimś niż samemu. Dobra, ja wygrałem już przed chwilą jedną walkę, bo zazwyczaj przegrywam. Jedną bitwę wygrałem, możecie tutaj gdzieś w historii zobaczyć szczegóły, proszę bardzo. Zwycięstwo, 2486 kredytów zarobiłem i 348 doświadczenia. Są chyba te jedne z punktów, doświadczenie chyba te się liczy do badań. Jak widzicie. A ulepszę sobie coś. A co mi tam? Rowydam, hajs i tyle. To. Cena 1600 i tego. No to weźmiemy sobie to. Da się? Da się? Ja chciałbym. Tak? I co mi to zabierze? Pewnie doświadczenie i hajs. Hajsu mam 32 tysiące. I doświadczenia trochę. No dobra, moduł tutaj jakiś ulepszyłem sobie. To z kolei co to jest? Informacja o module. Zasięg widzenia większy, masa, pancerz, przód. A w ogóle nie, ja nie chcę tego. Ja chcę ulepszyć sobie jakiś inny czołg. Na przykład ten. Dlatego, że teraz sobie pojedziemy jakimś innym, bo tym już wygrałem. I premię na dzień, która daje dwa razy więcej punktów doświadczenia danym czołgiem, już zyskałem. Więc pojedziemy sobie tym lekkim czołgiem. I postaramy się tutaj mu coś ulepszyć. Badaj. Aha! Zaraz, 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 zaraz. Zauważ. Aha! Aha! Dobra, już kumam. Czyli widzicie? Punkty badań, znaczy te tutaj o doświadczenie, jest na danym czołgu. Więc widzicie, tutaj mam najwięcej doświadczenia. Tutaj tymi praktycznie nie grałem. Tym czołgiem średnim możemy sobie coś ulepszyć. Zaraz zobaczymy, co możemy. Machine Gun Bessa. Albo radio lepsze. To nie gąsienice. Gąsienice to nie byłby głupi pomysł. A ulepszmy sobie gąsienice. Ulepszmy sobie działo. I ulepszmy sobie radio. A jeszcze nas tutaj stać. A to co? To też sobie ulepszę. Ha! Patrzcie. Ale będę miał wykokszony, kurde, ten czołg. A czemu by nie? To jest. Aha, ja to jeszcze muszę umieścić w pojeździe. No nieźle. Za 3000 to sobie zamontuję. Radio lepsze, bo najpierw musimy widocznie odblokować, a później musimy kupić. No ciekawe. Dobra, to trochę się wykosztowałem. To też sobie wezmę. Stać mnie to kupuje. Będę tutaj na wizji. Bym kozaczył.
No i teraz to jest, jakoś wygląda, chociaż nie wiem, czy coś się zmieniło. Obsługa. Cóż tutaj się stało? Czemu mi to świeci na czerwono? Amunicja. Amunicja jest dobra. Bierzemy bitwę. Za mało pocisków. Czy na pewno chcesz wejść do bitwy? God damn it. A bo to mnie kosztują pociski. No to mnie zrobili. No to mnie zrobili w kloca. No to nie mogę używać w takim razie chyba tego. A musiałbym używać. Zaraz zamontowane jest to. Sobie wezmę to, zobaczmy, czy pociski mamy odpowiednią ilość. Akceptuj. Kupiłem 360 pocisków. Dobra. Myślę, że to będzie chyba lepsze, bo zaraz. Tu mamy BSA, średnie uszkodzenia. Strzałów na minutę. Aha! Widzicie, tutaj mam więcej strzałów na minutę. Kurde, tutaj będzie długi reload. Dobra, to zmienimy sobie na to, co mieliśmy. Mniejsza z tym. Obsługa, co? Nie mam hajsu, nie mam co, czego nie mam? Brać pociski. Fajnie, że tylko tyle pocisków mi się mieści tutaj. No niedobrze, okej. 60 pocisków powinno wystarczyć na jedną bitwę przynajmniej. Bitwa! Żeby was tutaj za długo nie trzymać. I mamy jakąś mapę. Aha, to jest ta Moskwa jakby, albo coś. To przynajmniej takie budynki wyglądają troszeczkę. Himmelsdorf. No i tak, jak widzicie, z lewej strony są wypisane czołgi, które my mamy w teamie oraz niki osób, z którymi gramy, a po prawej są czołgi nieprzyjaciela. I teraz wszystko to się sprowadza do tego, żeby albo przejąć wrogą bazę, jak widzicie w prawym dolnym rogu macie mapkę, albo przejąć wrogą bazę, albo wystrzelać wszystkich z przeciwnej drużyny, albo mieć więcej fragów. Aż do skończenia się czasu, a chyba to jest około 15 minut, taka jedna rozgrywka trwa, zaraz zobaczycie. 3, 2, 1 i go! Tak, dokładnie, 15 minut. I proszę bardzo, zazwyczaj jedna osoba zostaje tutaj w bazie, żeby pilnować jej, o, ale wszyscy się rozjeżdżają. I teraz jak najszybciej trzeba uzyskać dogodne miejsce do strzału i nie dać się trafić oczywiście wrogowi. Jak widzicie, możemy sobie tutaj trochę przybliżać. Jak jedziemy, to niestety mamy ten rozrzut. Jak widzicie, to takie ruszające się zielone kółko, to jest właśnie nasz rozrzut, czyli... No, jedź panie, jedź, jedź. Szybki czołg, mały. To jest nasz rozrzut, czyli jak jedziemy, no to niestety nie możemy tak dokładnie celować. Dobra, ja postaram się tutaj coś wykminić. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Czy ja się tutaj wcisnę. Czy kogokolwiek będę mógł tutaj ustrzelić, bo oni tutaj właśnie się często kampią w tych oknach. No ja też tak zrobiłem. I tak, te małe czołgi jeżdżą często na scout, żeby odkrywać nam na mapie wrogie czołgi. O, tam ktoś już się leje ostro. Nie wiem, czy czasem nie trzeba mnie tam. Kurde, z lewej nie mamy nikogo. Z prawej jest tam nas dużo, ale z lewej nie mamy nikogo. To ja w takim razie pojadę na lewo. I teraz tak, to wszystko tutaj się sprowadza do tego, że trzeba naprawdę dużo grać w tą grę. Z tego, co tam słyszałem od znajomych, to każdy czołg ma no, różne słabe punkty. Na przykład gąsienice, na przykład zbiornik paliwa, zaraz pod jakąś tam, nie wiem, wieżyczką jest słaby punkt. Naprawdę wiele, wiele trzeba o tej grze się jeszcze. O, jasny gwint! Co on mi robi? Co on mi robi z twarzą? O, jasny gwint. No to chyba po mnie. Ej, pomóż, 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 pomóż! Kolego, kolego, kolego. Dobrze. Oh, fuck! 18 HP mi zostało. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Goddammit. Widział mnie, widział mnie, widział mnie, widział mnie. Dobra, ja się trochę wycykałem. Okej. I teraz widzicie, w gąsienicę dostałem. Po pierwsze, uwaliło mi gąsienicę prawą. A po drugie, to strasznie dużo życia mi zabrało. No, fajnie, że nie trafiłem. No, chyba was powaliło.
No jasny gwint, jakim cudem mnie trafił? Oh, fuck! A, widzę, że stoi jeden za drugim. No i widzicie, przednia część czołgu jest cholernie wytrzymała. O, okupowanie bazy przeciwnika, ktoś nam z naszych jest. Zobaczmy, możemy się przełączać pomiędzy naszymi. O, jest tutaj jeden z naszych. Ale zapewne ktoś go tutaj zaraz dojedzie, bo przeciwnik też widzi, że ktoś z naszych... O właśnie, już tutaj ktoś jedzie. Już tu ktoś jedzie do niego. Ale mamy tam naszego jednego ze stówką 100% HP. Dobrze, będziemy teraz biernym obserwatorem tego wszystkiego. No niestety ktoś z naszych tam obrywa. Ajajajajaj, przyjechał. No i dupa. Jeden i drugi nie trafił, chybili. Nie wiem, czy to jest dobre takie stanie w miejscu. Może się zerwać w każdej chwili. Uszkodził mu gąsienicę. No, niestety chyba zbyt długo tutaj nie postoimy. Z tego, co pamiętam, to też okupując bazę, jak widzicie, ten pasek zielony na górze rośnie. Ale otrzymując obrażenia, właśnie od wroga, to ten pasek nam się... ukróca, widzicie? Dostaliśmy minus 40. O! Następny raz. Ha! Proszę. A już mieliśmy prawie połowę paska. Widzicie? Ale widzę, że nasi tutaj już ładnie sobie dojeżdżają. Ha! Został tylko jeden czołg z drużyny przeciwnej. No proszę. Czyli chyba... O! Jeszcze tam jest tak daleko, więc przejmiemy bazę spokojnie. Jak widzicie, musi to wszystko narosnąć do 100%. O, jeszcze przeciwnik zniszczył jednego z naszych. A to niezły gość. Ja nie wiem, co oni mają za działka. Takie szybkostrzelne. Te małe czołgi. Nieźle, nieźle, nieźle. Panowie naprawdę ogarnięci. Myślę, że niektórzy z was, moich widzów, też ogarniają tego WOTE o wiele bardziej niż ja. Ja mówię, to chyba jest moje trzecie podejście do tej gry i chyba trzecie zwycięstwo, tak to zazwyczaj przegrywałem. Dobra, no to weźmy sobie w takim razie jakiś inny czołg lekki, bo chyba tylko takie nam zostały z podwójnym expem na dzisiaj. Ten weźmy sobie. A weźmy sobie ten. Zobaczmy, czy możemy mu coś zbadać i coś mu zamontować tutaj. Lepszą wieżyczkę, lepsze gąsienice. Na gąsienicę mnie chyba nie stać. 70, a mam 69. Dobra, weźmy sobie radio. Lepsze radio, zawsze lepsze. Dobre, radio jest dobre. Okej, i zagrajmy sobie jeszcze jedną bitwę. A co? A co? Kto bogatemu zabroni? Malinowa. Jak? Malinowka. Chyba chodziło o malinówkę. O, i właśnie na tej mapie ostatnio dotrzymałem do końca i przejęliśmy bazę. No ale nie wiem, czy tutaj znowu mi się to uda, tym lekkim czołgiem. Zobaczymy, zobaczymy. Mamy jeszcze trochę czasu na załadowanie reszty naszej ekipy. Jak już wspomniałem, jeżeli komuś ta gra... Bo ta gra jest naprawdę, ma duży potencjał i jest naprawdę spoko. To jest takie, no, totalnie coś innego, jeżeli chodzi tutaj o e-sport w stosunku do LoL'a. Jeżeli ktoś się interesuje właśnie takim militarium i tak dalej, to na pewno znajdzie tutaj grę dla siebie. Także zapraszam, macie wszystko w opisie filmu. Link do rejestracji i tak dalej, i tak dalej. No jak już wspomniałem, możecie mnie też dodawać do znajomych. Ja też od czasu do czasu będę sobie tutaj w te czołgi pogrywał. Nie jakoś maniaczył, tak jak na przykład w LoL'a, ale na pewno będę od czasu do czasu sobie w te czołgi pogrywał. Tutaj można robić jakieś plutony i tak dalej, z tego co słyszałem. Aha, jeszcze taka, dlaczego ja też zrobiłem z WOTY materiał. Bo przy okazji w tym miesiącu jest CD Action. Kurde, ale nas się tu najechało na lewo. Powaliło was. Przy okazji w tym miesiącu jest CD Action i jest klucz, który Jezus Maria, ale oberwał. I przy okazji jest klucz, który dodaje 100 sztuk, 1000 sztuk złota właśnie do konta. Więc jeżeli sobie kupujcie, tam przy okazji jest Far Cry 2, Magicka na Steama i tak dalej. Więc to CD Action jest dosyć wypasione. Jeżeli ktoś by chciał zacząć grać właśnie w WOTE, no to tam ma też na start trochę golda. Dobra, mógłby ktoś oznaczyć brzydali, gdzie oni są?
Tam jest jakiś gnojek, kurde, nikt go nie oznaczy, nic nie widzę. Jestem zbyt mały. A ten jak... Jak ten dostaje? Gdzie on wyjechał? A nie, on tutaj jest. Ale dostaje przez tą dziuplę. Niedobrze. Ale dostajemy bęcki. Fuck. Bęcki jak tralala. Nie ma to tamto, zaraz... Co jest? Powaliło cię? No, patrzcie na gościa! Co za... frajer? Widzieliście gościa? Zaczął mnie atakować, no co za gnój! No i właśnie to mnie najbardziej irytuje, tacy frajerzy, którzy nie umieją grać. Ja też nie umiem grać, no ale bez jaj, nie? Co za gnojek. Dobra, jeszcze raz sobie zagram, bo mam ochotę. Kto bogatemu zabroni? Uuuu, ale mnie zdenerwował. Ale mnie zdenerwował. A ja się dziwię, dlaczego on jest na niebiesko? No nie wiem, czy to świadczyło o tym, że zaczął atakować przeciwnika? Boże, sojusznika? Co za frajer, ale mi władował, kurde, pół chapsa mi zebrał naraz. Dobra, tą mapę też lubię. Ta mapa jest, też jest spoko. Pewnie przegramy i tak, bo wygranych na dzisiaj już jest chyba dość. Dwie wygrane zrobiłem. Zaliczyłem, więc... Więc zapewne ta się nie uda. Ale trzeba być dobre myśli. 10 sekund. 10 seconds, panowie. El Traktor. MS-1, Medium-1 i T-1. To są wszystkie chyba czołgi te na start. Czyli tutaj są dobierane jednak w miarę... W miarę dobrze są dobierani przeciwnicy. Z tego co widzę. Wszyscy mają chyba te tiery pierwsze i tak dalej, i tak dalej. A na lewo nikt nie jedzie! Sorry, szefie. Kubuś, 1904. Ciekawe, czy to jest data jego urodzenia. Gdzie oni tam pojechali? Powaliło ich chyba. O, nie czuję się dobrze na takiej skarpie. Oni wyjeżdżają stamtąd. Także gdzieś powinni zaraz się pojawić. Chyba stamtąd. No tak, bardzo dobre miejsce, stary, tutaj. Mhm. No tam już na dole ktoś obrywa. No nie wierzę, no nie wierzę. Co za noby. Co za noby. Tactical retard. Tactical... No i już zniszczony. No i już nas zniszczony jest. Ach. Dobra, w ogóle to działko też się obraca tak długo. Patrzcie, ja spojrzę za siebie i to działo dopiero się obraca. To jest dosyć... realistyczne. No i następny nasz zniszczony. No nie! Wszyscy pojechali gdzieś od dupy strony. Zapewne ja zaraz zostanę zniszczony, tak żeby było śmiechowo. Dobra, schowam się tutaj za skałami. I poczekam, aż wszystkich naszych wybiją. No skumajcie, no już trzech naszych zginęło. Ja tutaj też chyba sam na razie nie powinienem jechać, nie? O. W dziesiątkę. Trafienie krytyczne. Dobrze. To musiało boleć. Dobrze. Gość chyba czeka. Nie, gdzie on jest? Zniknął. Wow. Chyba podjechał. Nie widzę gościa. Zniknął mi nagle. Ale zadałem mu trochę tych obrażeń. Dziwne. Pewnie się fatyguje do mnie. Dobra, ale naszych, kurde, nie ma już sześciu, a u nich tylko jeden padł. Gość mnie nie zauważył, widzieliście? Miałem trochę czasu. Dobra. Czy ja tutaj coś zdziałam?
To jest taka taka walka. Posiadówka trochę. Okej, dojedźmy tutaj. I możemy obserwować wszystko z góry. Chyba cała tam ferajna się przeniosła na prawo. Ja już nie widzę żadnych swoich praktycznie sojuszników. Oh, god damn it. No i jak ja mam go tam ściągnąć? Jakim cudem! No nie, no nie, 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 nie. Ja go nie widziałem. Być może jestem za... Co jest? Z tyłu mnie ktoś chyba jedzie, nie? Dobra, wracam do swoich. Przynajmniej mam taki zamiar. Nie wiem, czy zdążę. No nie, no to już jesteśmy na wymarciu. Aż zostało czterech. Ja pierniczę. Dwóch tylko ściągnęliśmy. No co ja mam zrobić, taki biedny, lekki czołg? 11 do 2, do 2. Ha! Śmiechowo. O, widzę, że przejmują naszą bazę. Pięknie. Tak, trzymajcie. Tak, trzymajcie. Wszyscy do naszej bazy się wpierdzielą. God damn it. Co za nuby. Ja nie wierzę. No patrzcie, tam ich jest cały team wlazł do naszej bazy. No nie. Mister Sato biegnie na pomoc! Pewnie zginę zaraz. Dostanę jakiegoś critical hita i będzie. Mógłbym mieć naprostowane tutaj. Jeszcze komuś zabiwalne. Masz! No nie! No i dupa. I fail. Porażka. No ale przynajmniej dostaliśmy jakieś tam ochłapy. I tyle. I tyle. Udało się przetrwać. Tyle dobrze. Dobra, no to co? Serdecznie wam polecam World of Tanks. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Macie wszystko w opisie tego filmu. Linki i tak dalej, i tak dalej. No. No to co? Być może widzimy się na polu walki razem. Kiedyś tam. Jak mnie zaprosicie i będziemy grać razem. Na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.